Kain i Abel. Jedna z lepiej znanych historii biblijnych. Kain, pierworodny, po ojcu jest rolnikiem. Kiedy jego mama Ewa urodziła go, wykrzyknęła: oto poczęłam, czy porodziłam syna z pomocą Pana. Od tego zresztą pochodzi jego imię, Kain, ten, który został darowany, który został otrzymany. No i jego młodszy brat, Abel, z hebrajskiego Hevel czy Havel. To samo słowo jest użyte przez kaznodzieję, kiedy mówi marność nad marnościami, wszystko marność. Więc młodszy syn, który nazywa się marność i który jest oddelegowany do opieki nad zwierzętami, do bycia pasterzem. Ci dwaj bracia w podobnym czasie składają ofiarę. Ofiara Kaina nie zostaje przyjęta przez Boga, natomiast na ofiarę Abla Bóg wejrzał. I to rodzi niezgodę między tym rodzeństwem. Ta niezgoda kończy się tragicznie dla obu z nich. Dla Abla, dlatego że zostaje zamordowany, a dla Kaina, dlatego że staje się pierwszym mordercą na świecie. Ale dla mnie bardzo ciekawy jest inny wątek w tej historii. Mianowicie, kiedy coś złego zaczyna się dziać, zaraz po tej ofierze, po złożeniu tej ofiary, Kain jest przez Boga ostrzegany. Bóg mówi do niego, że u drzwi czyha grzech, lecz Kain ma nad nim panować. Kain jest ostrzegany. Ale zaraz po tym wychodzi na pole ze swoim bratem i tam go zabija. To ma wiele wspólnego z naszym życiem. Chociaż może każdy z nas wolałby się utożsamić raczej z Ablem, z ofiarą, z kimś niewinnym niż z Kainem. Ale może każdy z nas jest w stanie wskazać w swoim życiu wiele sytuacji, w których mimo tego, że został ostrzeżony, popełnił czy zrobił to, przed czym go ostrzegano. Mimo tego, że na świecie istnieje wiele przepisów, że w Biblii znajdujemy wiele fragmentów, które mówią, że czegoś mamy nie robić, my jednak z jakiegoś powodu decydujemy się, żeby to zrobić. Dlaczego tak jest? A może trzeba zadać inne pytanie. W jaki sposób musimy zostać ostrzeżeni, żeby tego posłuchać? Co musi się stać? Kto musi nas ostrzegać? Jak to ma wyglądać? Często jesteśmy w stanie powstrzymać się czy posłuchać ostrzeżenia ze względu na strach przed konsekwencjami. Boimy się tego, co się z nami stanie. Ale czy to strach ma nami rządzić? Może lepiej byłoby, żeby ostrzeżenia, które Bóg do nas kieruje, zostały przez nas wysłuchane ze względu na posłuszeństwo pełne zaufania. Słucham Bożych ostrzeżeń, tego, co do mnie mówi, ponieważ ufam i chcę być posłuszny. Nie wiem, jak to skończyć.